Ja wiem, że to zabrzmi prowokacyjnie, ale ja nie jestem fanem komedii romantycznych. Ale kiedy dostałem ten scenariusz, zauważyłem, że Mariusz Kuczewski, który jest twórcą już kilku bardzo dobrych komedii romantycznych, napisał historię inaczej. To jest małomiasteczkowa historia z bohaterami, którzy tutaj są bardzo zwyczajni. My szliśmy troszeczkę inną drogą, niż najczęściej idzie się w wypadku komedii romantycznych. Nie chciałem opowiadać kolejnej historii, która jest pewnym szablonem. A tak ten scenariusz jest napisany, że to jest film mniej o zakochiwaniu się i miłości, która spada na nas któregoś dnia, a bardziej o odkrywaniu szczęścia. Zresztą taki był tytuł pierwotny, Szczęście do szczęścia. I bohaterowie, będąc ze sobą całe życie, blisko, bo to są dwa małżeństwa na jakimś zakręcie, nie zauważają czasami, że coś ich takiego łączy i musi się coś wydarzyć. Trzeba wpaść w jakieś tarapaty, żeby to odkryć. Ja myślę, że dużo jest takich przypadków, że zaczynamy widzieć, co mamy w momencie, jak zaczynamy to tracić. I ten film właśnie to pokazuje. W ogóle jest mało takich ludzi, którzy mogą powiedzieć, ale jest dobrze w tym momencie. A taka jest właśnie Natalia. Ona niczego nie szuka tak naprawdę. Ona nie chce się piąć po kolejnych szczeblach kariery. Ona jest szczęśliwa, kocha swojego synka, ma swojego najlepszego właśnie przyjaciela, który mieszka za ścianą ze swoją córką. No i gdzieś tworzą już tak naprawdę, sami nie wiedząc, taką dobrze funkcjonującą rodzinę. Mi było bardzo miło, że nagle reżyser i producenci zdecydowali się, zaproponowali mi tę rolę. Myślę, że dużo Zadama jest we mnie. Z takiego marzyciela, szałaputa, ale z drugiej strony starającego się w końcu zorganizować to swoje życie. Ja myślę, że zawsze ileś aktora musi być w postaci. Chodziło też o to, żeby zbudować w miarę wiarygodną relację, historię. I tak staraliśmy się pracować z Weroniką Książkiewicz, z Olgą Bołądź, z Januszem Fabiorem, z Grześkiem Małeckim. Bardzo fajna, ciepła taka ludzka obsada. Komedia romantyczna nasączona jest zawsze emocją, a zagrać uczucia jest najtrudniej. I ja, szukając obsady, przyglądałem się tym, w jakim momencie trochę życia są. I udało się dotknąć i złapać coś szczególnego, co aktorzy przenieśli na ekran. To ciekawe, co mówi reżyser. To jest zawsze ciekawe usłyszeć od kuchni, jak się było wybieranym do roli. Gram podróżniczkę. Kobietę, która spełnia się w swoich pasjach, pisze książki o podróżach i zaraża innych radością życia. Niczym się nie przejmuje, fajnie było ją zagrać. Cieszę się, że brałam udział w tym filmie, bo fajnie jest obejrzeć film o takich zwyczajnych ludziach, którzy po prostu szukają swojego szczęścia. I mamy tutaj trochę czeskiego humoru, graliśmy blisko czeskiej granicy i trochę z tego takiego czeskiego klimatu jest w tym filmie. Ekipa sama stworzyła pewną atmosferę na planie. Ja wierzę w to, że to wszystko się przelało i jest w tym filmie. Że ten film daje taką dobrą emocję właśnie przez to, że to się przelało. I to, wydaje mi się, w obydwie strony będzie działało. Wierzę w to, że widzowie będą wychodzili z tego filmu lepsi, bardziej empatyczni, weselsi, szczęśliwsi. A o to chodzi w takich filmach, po to się chodzi na takie filmy, żeby być szczęśliwszym. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Film Miłość jest blisko. Od 11 lutego w kinach. Idźcie do kina, bo to jest bardzo fajna komedia romantyczna.